Pani Krystyna ma 78 lat, mieszka z mężem i z niepełnosprawnym synem. Ja się na ciebie czepka. Ciepła? Będzie mi super. Warunki mieszkalne w rodzinie pani Krysi są bardzo trudne. Nie mają w domu łazienki. Kuchnia znajduje się jakby w pokoju. Tam jest tylko piec kaflowy, na którym gotują potrawy oraz który służy do ogrzewania całego domu. Pani Krystyna cierpi na cukrzycę, ma problemy z poruszaniem się. Jak mnie ino połamało i kręgosłup, i noga. Żebym chociaż chodzić mogła. Rodzina pani Krystyny utrzymuje się z emerytury. Po odliczeniu wszystkich wydatków i opłat za leki to 10 zł na osobę na dzień. O, makarony. Pani Krystyna bardzo lubi gotować. Dostała od darczyńcy patelnię. Będziemy placki smażyć. Prędzej bym się była śmierci spodziewała, jak takiego człowieka. Wiecie, uwierzycie mi czy nie?